Problem zaniedbanych dróg to temat rzeka. Powiat bolesławiecki nie jest tu żadnym wyjątkiem. Za to rozpoczęte naprawy i budowy oraz plany na najbliższą przyszłość, dodać trzeba plany na realizację których są pieniądze, to już prawdziwa rewolucja. Ważne, że w finansowaniu pomagają gminy powiatu bolesławieckiego, dysponujący unijnymi pieniędzmi Urząd Marszałkowski, no i sam powiat, którego wkład własny jest niebagatelny. Zaczynamy od dróg w gminie Nowogrodziec i w samym Nowogrodźcu. W tym roku już wykonaliśmy odcinek 800-metrowy drogi pomiędzy Ocicami i Gościszowem, tak? I to jest kwota na prawie 350 tysięcy, finansowanie po połowie z gminą. Jeśli chodzi o kolejną drogę, to ona jest w trakcie przebudowy. Jest to droga między Gierałtowem a Czerną. Również podobny odcinek, bo to jest 780 metrów. I tutaj mamy rozstrzygnięty przetarg na poziomie 290 tysięcy, z czego 150 tysięcy dała gmina Nowogrodziec i 140 powiat bolesławiecki. I tu od razu powiem, jakie mamy plany na przyszły rok. Otóż chcemy dokończyć tą drogę Gierałtów-Czerna. Pozostający odcinek to będzie 900 metrów i tam zakładamy udział obydwu partnerów równy i kwota, którą przeznaczamy na ten cel, to będzie około 300 tysięcy. Natomiast oprócz tego będziemy robić przy ulicy Słowackiego, to jest przy wylocie w kierunku na Gierałtów, chodnik i to będzie dwuetapowa inwestycja. Chcemy zrobić około kilometra chodnika, szerokość 2 metry standardowa i to też będzie w granicach 200 tysięcy zadanie, po połowie finansowane przez powiat bolesławiecki i gminę Nowogrodziec. W gminie Gromadka, najdalej od Bolesławca położonej, wszystkie drogi w administracji powiatu są już wyremontowane. Jedynie we wsi Osła jest droga do zrobienia, ale tam przebudowywana jest kanalizacja. Trzeba więc poczekać. Natomiast na przyszły rok przewidujemy chodnik o długości 1700 metrów w Pasterniku po jednej stronie, dwumetrowy. Ponieważ tam jest dość rzadka zabudowa, to ten chodnik będzie zrobiony nie z kostki, tylko asfaltu. To jest bardziej praktyczne, bo po prostu nie zarasta chwastami, a przy tej liczbie mieszkańców, która tam jest, to takie działanie jest uzasadnione. Ten chodnik będzie z odwodnieniem, dlatego kwota za to zadanie jest dość wysoka, bo 700 tysięcy, powiat daje 250 tysięcy i 450 tysięcy daje gmina Gromadka. Z remontów zadowoleni powinni też być mieszkańcy gminy Osiecznica, bo i tam będzie się sporo działo. W tym roku mamy największe w historii to zadanie, które realizujemy, 24 miliony 700. W tym roku myślę, że wykonamy go tak w 40%. Zakładamy, że roboty, które zostaną wykonane, to będą na kwotę około 10 milionów. Tutaj chcę poinformować, że aktualnie trwa przebudowa poboczy. Część poboczy już jest zrobionych. Także przebudowywany jest chodnik między miejscowościami Osiecznica i Przejęsław. Mosty. Most na rzece jest zdemontowany, przekazany przez Agencję Rezerw do renowacji do Kielc, do Mostostalu. My również Mostostalowi zleciliśmy uzupełnienie tych brakujących albo uszkodzonych elementów, bo taka była umowa, że my to po prostu wymienimy. Nie będziemy poddawać renowacji, to będzie po stronie właściciela, ale za to musimy pouzupełniać te brakujące spawy, brakujące elementy i to będzie robione. Natomiast aktualnie Mostostal Kielce wykonuje podpory, czy tam filary.
mostowe. Byliśmy tam w ubiegłym tygodniu, więc kilka podpór już jest gotowych. Pozostałe są w trakcie realizacji. Założone są zbrojenia i myślę, że w czwartym kwartale zjadą elementy mostu i będą sukcesywnie montowane. W sumie na remonty w gminie Osiecznica, które trwać będą 2 lata, czyli na remonty mostów, przebudowę drogi powiatowej Osiecznica, węzeł autostradowy Luboszów, ta autostrada A18, aż do wsi Rudawica na granicy powiatu, wydanych zostanie 24 miliony 700 tysięcy złotych. Tyle jeszcze nigdy nie było. Przypominam, że 21 milionów jest z RPO, po prostu z Urzędu Marszałkowskiego, tak? Czyli to są środki unijne. Natomiast udział powiatu to jest 2 miliony 900 i gminy 1 600. To jest największa inwestycja w historii powiatu bolesławieckiego. Dlatego kierowcy powinni przymknąć oko na niedogodności, których w przypadku tak potężnych i rozległych robót nie da się uniknąć. Ale bez nich nic by nie było. Oprócz tego zrobimy jeszcze profilowanie takiego zakrętu w Ławszowej, gdzie jest zbyt ostry zakręt. Kierowcy dużych składów tirowskich nie mogą tam się mieścić. W związku z tym z panem wójtem uzgodniliśmy, że wykonamy to. To mamy kosztorys 80 tysięcy złotych, po 40 tysięcy się na to zrzucimy. Dzieje się również w gminie Bolesławiec, która dokłada 2 miliony, a powiat 800 tysięcy. Zrobiony będzie 2,5-kilometrowy odcinek drogi przez Ocice. I to jest droga, która z jednej strony poprawia nam dojazd i do Pól, i komunikację z Lwówkiem, taką zastępczą komunikację, ale też tam będzie wykonany chodnik na całej długości drogi. Będą takie bariery zabezpieczające w tych miejscach, gdzie jest zagrożenie. Droga jest realizowana przez Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych oraz przez Przedsiębiorstwo Lubańskie jako podwykonawcę. Planujemy, że ta inwestycja zakończy się we wrześniu. Przypomnę, że tam mieliśmy znacznie większe zadanie na 4 miliony, ale nie udało nam się pozyskać środków zewnętrznych, ale udało nam się ten temat załatwić w taki sposób, że po zamknięciu mostów w Brunowie na drodze 297 będzie potrzeba uruchomienia takiego docelowego objazdu na czas zamknięcia tych mostów i to będzie objazd właśnie od Brzeźnika, od drogi 94 poprzez Mierzwin, Ocice, Włodzice, Rakowice Duże do Lwówka. I tutaj inwestor, czyli DSDiK, jako roboty dodatkowe zleciło wykonanie nakładki na tych miejscach tej drogi powiatowej i po stronie bolesławieckiej i lwóweckiej. To jest po naszej stronie, to jest 5 km. Jest nakładka asfaltu od 4 do 5 cm, która znakomicie poprawia stan tej drogi. I no, do nas należało tylko uzupełnienie poboczy, również po obydwu stronach na długości tych 5 km. I w tym momencie, jak skończymy drogę przez Ocice, to mamy znakomitą drogę, począwszy od 94 w Brzeźniku aż do samego Lwówka. W przyszłym roku też się będzie sporo działo na gminnych drogach. Jak Państwo przejeżdżaliście kiedyś przez Suszki od Starych Jaroszowic do Suszek, to tam jest makabrycznie wąska droga, 3-3,5 metra między drzewami, przypomina to slalom narciarski. A tam przecież jest też, oprócz tego, że droga przebiega przez środek wsi, to mamy też kopalnię, tak? Czyli w tym momencie postanowiliśmy razem z gminą, tutaj stosując układ finansowania po połowie, przygotować projekt. On jest w trakcie realizacji za 192 tysiące, droga 2300 metrów.
W tej chwili, jak ma, tak jak mówiłem, 3 metry, będzie miała 6 metrów, będzie chodnik z jednej strony, czyli będzie taka prawdziwa, dobra droga z odwodnieniem. No i to jest duże zadanie, bo wartość tego zadania to ponad 5 milionów. Chcemy to realizować przy współudziale państwa. Będziemy aplikować do programu przebudowy dróg gminnych i powiatowych. Myślę, że nie damy rady w ciągu jednego roku, więc będzie to dwuetapowa inwestycja. W 2018 zrobimy połowę za 2 miliony 500 i w następnym roku za kolejne 2 miliony 500, licząc na to, że Skarb Państwa uzupełni nam 50% tego udziału. W Szczytnicy w gminie Warta Bolesławiecka budowany jest prawie 1,5-kilometrowy odcinek drogi. To kosztować ma 500 000. Wójt dorzuca 300 tysięcy, powiat 200. Drugie 500 000 ma kosztować droga między Wartą Bolesławiecką a Wartowicami. A w samym mieście stołecznym Bolesławiec samorządy wspólnymi siłami za 1,5 miliona uporają się z dziurami w ulicach Polna, Ogrodowa i Sądowa. I wyremontowany będzie chodnik wzdłuż Komuny Paryskiej. Przy okazji sam magistrat przy Polnej i Komuny wymieni oświetlenie. Będzie równo i będzie jasno.